Dzień dobry, kochani. Tu wasze ukochane testerki szczęścia. Bexi. Cześć, tu Capri. I dziś będziemy rozmawiały o filmie Gdzie jesteś, Bernadette. Ten film z dawien dawna polecała mi nasza serdeczna przyjaciółka, komentatorka, fanka, idolka, ding-dong, well, ping-pong, Dorota D. Tam znamy ją pod różnymi pseudonimami, ale dla mnie najbliższa memu sercu jest ding-dong. Więc ona mi ten film polecała z dawien dawna i mówiła, że jest to film taki dla nas, dla takich osób jak my, z takimi dziwnymi duszami, tak to nazwę. No ale niestety nie skorzystałam z tego polecenia, a to nie chciało mi się szukać tego filmu, a to to, a to tamto. No ale któregoś dnia na kanale Tomasza Raczka ukazała się recenzja i bardzo mnie zaciekawiło to, co mówił. No już pomijając to, że jest moim idolem, to w ogóle to, jak opowiadał o tym filmie, było niezwykle ciekawe. A potem ogłosił, że Wraczek mówi, będzie recenzowanie takie wspólne ze słuchaczami i ja napisałam recenzję, pierwszą swoją w życiu, tego filmu, i ta recenzja została odczytana w audycji i pode mną się nogi ugięły i w ogóle nie mogłam przyjść do siebie przez tydzień albo dłużej. I nawet w pracy, w intranecie napisano. Ja tam się pochwaliłam i na chyba kawałki tej mojej recenzji tam były przytoczone. Także film jest dla mnie szczególny. I do tego filmu, tak samo jak Ding Dong mnie, ja namawiałam Capri i też to było dosyć długo, prawda? Aha. Zanim się, nie wiem, takie, ten film ma szczęście. Bo do tego trzeba dojrzeć. Tak. Tytuł jest taki, taki nijaki, nie? Mhm. Po prostu, nie wiadomo, o czym jest ten film, a ten film po prostu, jak się zaczyna oglądać, to on się robi taki niezwykły i tak człowiek się wciąga i tak, nie wiem, czujesz całą sobą, nie? Ten film, znaczy nie wiem, czy każdy, ale ja, ty, na pewno do Ding Dong i no, wiele osób mi opowiadało, że w tym filmie to tak, wiesz, to jest film o tobie. Mhm. Tak się to czuje, nie? To jest film o, chciałam powiedzieć, o złej kobiecie, ale złej w sensie, że jest zła na świat. I tak ją poznajemy, jako taką... takiej wściekłej. Tak, tak. Hmm? Jako taką zupełnie oderwaną od społeczeństwa, nie chcącą się w żaden sposób z nikim... Społeczna. Taka społeczna zupełnie. Nie chce się z nikim integrować. Nie chce z nikim się przyjaźnić, nie chce z nikim się kolegować. Cały świat taki, znaczy ludzi, sąsiadów postrzega jako nieprzychylnych. Jako właściwie można powiedzieć wręcz wrogów. Jest złośliwa wobec tych osób. Ma świetną córkę, i z którą się przyjaźni i mają w ogóle taki świetny kontakt. I przez tę córkę w sumie mogłaby nawiązać jakoś kontakty w szkole, nie, z innymi matkami, ale jednak tak się nie dzieje, bo ona taki mur buduje i tak wyraźnie pokazuje granice, że ludzie nawet nie próbują, od razu są tak do niej nastawieni na nie. Jej mąż pracuje w Microsoftie, bo oni w ogóle mieszkają w Seattle, nie, przynieśli się tego z Seattle. Mm-hmm. Mają mnóstwo pieniędzy, mieszkają w takiej starej, w takim starym, nie wiem jak to nazwać, jak dworek to wygląda. Taka rezydencja. Rezydencja, ale jest to praktycznie rudera. Tak, taki dom zabytkowy. Tak, bo ona nie ma siły na nic, nie? Mm-hmm. To jest pokazane, że ona, no, jak deszcz pada, to jakieś miski podstawia z jakimiś tam ścierkami, żyje tak w takiej prowizorce i żyje w takim schemacie, porusza się jakimiś takimi swoimi tymi korytarzami i widać, że jest mocno nieszczęśliwa. Zupełnie nie wiadomo,
Dlaczego? Tam nawet taka scena jest, co ten pies gdzieś tam wchodzi w jakąś dziurę i nagle się okazuje, że gdzieś za ścianą jest coś, kojarzysz? Tak, co oni tak. dopiero szukają spod sobą, żeby wyciągnąć tego psa i tam jakieś chyba drzwiczki są ukryte, już nie pamiętam. Tak, te drzwiczki się zatrzaskują w taki sposób, że, że tego psa ona nie może otworzyć i później tego psa wchodzi po drabinie i wybija okno, mm-hmm. bo to gdzieś tam wysoko mm-hmm. się stało, bo tam takie właśnie różne są miejsca. Mm-hmm. No nie wiem, może tak ze szczegółami bardzo nie będę opowiadać, bo tam wielkimi, bo tam jest jeszcze taka akcja związana ze służbami specjalnymi i z próbą z takim z przestępstwem finansowym. Federalnym wręcz, tak? Było przestępstwo federalne, tak? Tak, tak, tak. Zrozumiałam sakralne. Zastanawiałam, matko, co ja przeoczyłam. Tyle razy oglądałam ten film. Tak, ale była tam jakaś gruba afera. No ale to... Dobrze, to już zostawmy naszym widzom, naszym słuchaczom, żeby mogli sobie też mieli jakąś niespodziankę, oglądając ten film, bo mam nadzieję, że wszyscy go obejrzą. W każdym razie no, doprowadza w ogóle ona przez złośliwość, prawda, do katastrofy u swojej sąsiadki. Budowlanej. Katastrofy budowlanej i jeszcze takiej wizerunkowej, bo w tym czasie u niej są jakaś taka ważna impreza się odbywa, gdy to się dzieje. No to później są jakieś awantury, afery i tak dalej z tą sąsiadką, a ona jest taka cyniczna, chłodna i naprawdę taka podła. A w ogóle tą główną bohaterkę Bernadette gra Cate Blanchett. Jeszcze mistrzostko to gra. No i potem nagle wychodzi szydło z worka, prawda? Co, dlaczego ona jest taka zła na świat? Ona jest no, taką wrażliwą, skrzywdzoną duszą, artystką, której zabrano wszystko, którą tak można powiedzieć upokorzono. Też nie opowiem dlaczego. Upokorzono i ona się na 20 lat zupełnie zamknęła w sobie. W międzyczasie tam, no w międzyczasie były jeszcze kłopoty ze zdrowiem jej córki, więc tak dodatkowo ją to odizolowało od świata. No ale przede wszystkim to w niej tkwi ta zadra, to co zrobiono z jej dziełem ileś lat temu, nie? I stąd jest w niej ta złość. I no i później jest oczywiście na pokazane, bo tam są różne próby, bo tak mąż jej szuka w niej, że może to depresja, że może to nerwica. No, przede wszystkim ludzie szukają jakiejś choroby psychicznej. Nie? Mąż się dopatruje też, że ona chce popełnić samobójstwo. A to wszystko jest nieprawda. Nikt po prostu nie wie, być chyba poza jej córką, tylko córka ją rozumie, nie? Ale córka ma 15 lat, więc no, nic z tym nie może zrobić. Zresztą tylko wspiera tę matkę. Ona ma taką bratnią duszą, są takimi bratnimi duszami i są wielkimi przyjaciółkami. Naprawdę Raczek, pan Raczek w swojej recenzji powiedział, o matka, jak ja bym chciał mieć taką córkę. Naprawdę ta dziewczyna jest no, fantastyczna. No i ludzie szukają nie tam, gdzie trzeba, nie? Mąż szuka nie tam, gdzie trzeba. Sąsiadki upatrują w niej właśnie jakiejś złośliwości, podłości, wariactwa. Mąż doszukuje się depresji, sprowadza jakąś panią psycholog. Matka, jak ja bym do takiego psychologa trafiła, ludzie. Nie, to po prostu sceny z panią psycholog mogą skutecznie zniechęcić. Do psychoterapii. Do psychoterapii, do kontaktów. Tak? A teraz może złapmy się wszyscy za ręce. Pokaż jej, że ją kochasz. Nie, no, dramatyczne to były, to straszne rzeczy. Wszystko się w ogóle jeszcze rozgrywa w kontekście podróży na Antarktydę, prawda? Bo córka jej tam chce pojechać. I ona robi wszystko, żeby w tej podróży nie wziąć udziału, a potem się okazuje, że ta podróż przywraca jej życie, tak? W efekcie. No, ale w każdym razie tam jest taka scena
od razu do sceny kluczowej przejdę, tak? Jest taka bardzo, bardzo ważna scena, kiedy ona się spotyka, bo w ogóle, może dobra, już to powiem. Ona okazuje się, że jest słynną architektką, po prostu no, geniuszem. Jakieś nowatorskie robiła rzeczy, wygrywała konkursy, po prostu była artystką, taką architektką, artystką, z wizjonerką. I zniknęła właśnie na 20 lat i po 20 latach spotyka się z takim człowiekiem, który ją właśnie pamiętał taką z tamtych czasów, jako taką osobę przebojową i z wizjami. I ten człowiek dopiero uświadamia, co jej jest, nie? To jest w ogóle piękne. Ludzie, uwaga! Ludzie z artystycznymi jakimiś strunami, uwaga! To nie jest depresja, to nie jest nerwica, to nie są choroby psychiczne, to nie są żadne z tych rzeczy. Po prostu artysta, żeby nie być zakałą dla świata, musi cały czas tworzyć. A ona dlatego stała się zakałą, że zamknęła się w tej klatce i przestała tworzyć. To w ogóle było piękne, jak ona tak opowiadała te swoje kolejne takie porażki i to, że cierpi na bezsenność, przez to nie ma siły na nic po prostu, no bo no, przez cały dzień się przesnuje po domu, w nocy próbuje zasnąć, to budzą ją te wspomnienia, szarpią tam, wspomnienia przed tylu lat, szarpią, jak tam było, że kąsa jak, tak, że kąsa jak pies, że i cały czas szarpie to wspomnienie. No ona właśnie na to wszystko cierpiała. No a ten kolega Jelinek, czy Dżelinek, uświadomił jej, że dlatego jest zakałą społeczeństwa, że nie tworzy, że ludzie tacy jak ona, artyści, muszą tworzyć i wtedy dopiero żyją pełnią życia. No i to się później okazuje prawdą, nie? Jak ona jest później radosna, gdy wreszcie ma ten swój sukces, który sobie sama zdobyła. No i co ty, Capri, kochana, myślisz właśnie o tej teorii? No że... myślę, że coś w tym jest, bo mi nawet ostatnio pewna osoba już doszukiwała się we mnie depresji, bo jak powiedziałam, że właśnie nie mam tak ochoty właśnie jakoś na życie artystyczne, aczkolwiek u mnie to troszeczkę z czymś innym. To już kiedyś mówiłam, że to chodziło tam o takie... Tak, ja tam wypadeczek taki mały i mi się tam trochę potem, no ale ja tak sobie myślę, że rzeczywiście chociaż w tej chwili jakoś tak nie mam takich porywów jak kiedyś, to jednak jak już złapię jakąś taką nie wiem, wiatr w żagle, że tam zajmę się chociaż chwilę czymś związanym z życiem artystycznym, to jednak odżywa ta radość taka właśnie, radość z tego tworzenia, no i to człowiek wtedy zupełnie inaczej funkcjonuje na innych jakichś takich obrotach, ale czasem jest tak, że właśnie przychodzi taki moment. Często też jest tak, że artyści nie są zrozumiani przez ludzi, którzy ich otaczają i też to doprowadza właśnie do tej później im wmawianej depresji, no bo kurczę tu, nie wiem, jest mówione, albo się pierdołami zajmujesz, a to na to nie masz czasu, tylko w tym siedzisz, tam jeszcze cała masa innych rzeczy. No i ten taki artysta no próbuje żyć jak normalny człowiek, no ale kiedy tak się zajmie tymi wszystkimi szarościami życia codziennego, no to wtedy naprawdę, tak jak tak Bernadette, nie ma siły na to, żeby w ogóle jakoś coś się zatliło tam w środku, jakaś iskierka. No ja później to mu się właśnie, posyła się taką osobę na terapię, jakieś leki jej się wciska, co ja nie twierdzę, że tutaj... Że powiedzmy, jakby to powiedzieć, nie bronię, czy tam nie krytykuję terapii, nie, czy tam brania leków, tylko że po prostu, no to wtedy już powinien, jak ktoś naprawdę ma takie rzeczywiście problemy, nie, poważne, no to oczywiście trzeba się udać do specjalisty, tylko że niestety, no, jest bardzo dużo przypadków, gdzie wystarczy jedną rzecz właśnie zmienić, czy potrzebna jest tylko osoba, która albo cię zrozumie, albo tobą potrząśnie, tak jak właśnie w przypadku Bernadette.
A przeważnie, właśnie... przeważnie jest tak, że osoby, które, o, tak jak ten mąż na przykład, nie, ja też powiem o tej kluczowej scenie, gdzie wtedy to córka rozmawiała z ojcem, nie, właśnie z jej mężem, tak. Że i powiedziała, że z mamą, kiedy on tam chyba pracował, tak, to ona z mamą przeżywała najwspanialsze chwile w życiu, najlepsze przygody, że tam, że mama jest jej przyjaciółką. I faktycznie tylko ta córka ją rozumiała i żeby po prostu, gdyby ci wszyscy, którzy chcą dobrze i tam wyszukują jakichś problemów, nie wiem, podsyłają na terapię, czy tam do lekarza, żeby ci ludzie tak naprawdę na chwilę odsunęli te wszystkie swoje wizje, czy tam ten pryzmat, na który, przez który patrzą na człowieka, tylko po prostu na chwilę postarali się stanąć, wejść w buty tej osoby, nie? Tak jakby z nią wejść do tego piekiełka jej, nie? I żeby po prostu poczuć to i zrozumieć, co ta osoba odczuwa, nie? To może się okazać, że czasem coś takiego naprawdę przynosi lepsze efekty. Bo takie, a to są w ogóle dwa światy, nie? Są dwa światy i tak ciężko jest, tak? Z jednej strony artyście jest tak ciężko wejść w buty takiej szarej osoby, dlatego że ona ma wyższe potrzeby i ona nie rozumie, jak można tylko skupiać się na takim, takich codziennych sprawach, jak to może wystarczyć, że się nie chce niczego więcej, nie? Tak, właśnie artyście jest to ciężko zrozumieć. No a z drugiej strony ta osoba, zresztą to chyba już rozmawiałyśmy o tym nie raz, ale powtórzymy, bo jest to dla nas bardzo ważne. Takie osoby, które mają tylko takie potrzeby, no zwykłe, potrzeby dnia codziennego, uważają, że to, co robią artyści, to są pierdoły. No tak, to są pierdoły, to jest zajmowanie się duperelami, ale tak jak już też nieraz mówiłam, pomyślmy o tym i wszyscy pomyślą o tym, że tylko to, co tworzy artysta, przetrwa. Że nie przetrwa ten, nie wiem, chleb upieczony, nie przetrwają jakieś takie albo porządek. Przedmioty. Czy porządek w domu, to już najmniej przetrwa. Tak. No. Tylko właśnie przetrwają piosenki, przetrwają obrazy, wiersze, przetrwają nie wiem, no właśnie jakieś dzieła architektoniczne, tak? Takie rzeczy, to o tym się będzie wspominało i człowieka nie będzie, a te rzeczy zostaną, nie? Ja chciałam powiedzieć o swojej kluczowej scenie, jeśli pozwolisz. Moją kluczową sceną, o czym zapewne wiesz, jest ta rozmowa właśnie z tym Jelinkiem. W tym samym czasie... Z Morfeuszem. To Morfeusz z Matrixa. Ten aktor, tak. Tak. A z drugiej strony jest rozmowa męża z panią psycholog, nie? Bo tak, raz jest scena tu z Jelinkiem, raz jest tu scena męża z panią psycholog i oni rozmawiają o tym samym. On opowiada o swojej żonie, a ta żona opowiada o sobie koledze. I te same sprawy są po prostu tak widziane inaczej, to co ona postrzega w taki sposób i tak to widzi, to u niego zupełnie o czym innym jest. To jest coś takiego, jakby rozmawiali o zupełnie innej osobie, nie? Wynika z tego, że on jej zupełnie nie rozumie, a również z jej strony to, że ona się tak zamknęła, że w ogóle nie potrafi swoich potrzeb w żaden sposób przedstawić. A jednocześnie jest zawstydzona, nie? Tą swoją postawą, że wobec tego męża, bo ona się tak zamknęła, on tam chyba później jak rozmawiają, to on mówi, że patrzy na nią jak na obcą istotę, że on zupełnie z kimś innym brał ślub, nie? Że czasami dotyka jej łokcia, bo ma o kosmitach zaraz mi się wspomniało, a to o innym filmie rozmawiałyśmy niedawno, dotyka jej łokcia, bo ma wrażenie, że w ogóle kosmici podmienili mu żonę, nie? A tylko łokieć jest tak charakterystyczny, że nie można go skopiować, więc on sprawdza, czy to na pewno jest ona. Ale tutaj też trzeba dać taki plus mimo wszystko właśnie mężowi, że, tak. Że on cały czas walczy o żonę. Tak, on cały czas próbował, ale jednocześnie on, bo to takie jeszcze się w tym wszystkim coś takiego nałożyło na tę całą sytuację, że on był człowiekiem wiecznie zapracowanym, pracoholikiem, wiecznie w pracy, nie? A ona wiecznie taka zamknięta w sobie i z tą córką, o którą najpierw się martwiła o jej życie, o jej zdrowie. Jednocześnie ją ta porażka taka zawodowa tak przybiła.
I oni się zupełnie rozjechali. Mhm. On wiecznie nieobecny, a ona wiecznie zamknięta w sobie. Mhm. No ale... Ale kończy się dobrze. Tak. Jeszcze tak mi teraz przypomniałaś, zwłaszcza, że siedzę teraz przed komputerem, jak mi się nagrywa i patrzę na pasek od pulpitu. Oczywiście program operacyjny Microsoftu, wiadomy. I jest taki tutaj ikonka, kółeczko, właśnie przywołanie Cortany, nie? Czyli Cortana, taka sztuczna inteligencja, której można wydać jakieś tam polecenie i... Aż kurczę. Mam mikrofon podpięty, może później spróbuję, czy zadziała. Jeszcze nie próbowałam tego. W każdym razie, do czego zmierzam? Właśnie za pomocą Cortany Bernadette się tak jakby... Cortana jest, czyli ta sztuczna... się dobrze mówię, tak wiedzę, że Cortana... A, czekaj, najadę sobie... Mów do Cortany, tak, Cortana. Ja ona mówię, tak, ja w ogóle tak, nie wiem, o czym mówisz. Jak, ona, tak jak ona rozmawia przez telefon i mówi Cortana, coś tak, tam zrób mi, tak jakby ta, ta sztuczna inteligencja jest jedynym łącznikiem jej ze światem. Znaczy, no musi też jakiś mieć kontakt, ale tak jakby takim najczęstszym łącznikiem ze światem to właśnie Cortana, ta sztuczna inteligencja, co później właśnie się okazuje, że sprowadza na Bernadette no trochę problemy. Nieszczęścia, problemy, tak. A te, których właśnie, te, które chcemy zostawić zagadką, ale ona po prostu najprostsze czynności, najprostsze sprawy załatwia za pomocą tego, nie? Tego asystenta takiego wirtualnego, znaczy właśnie to okazuje się, że nie jest wirtualny ten no pomocnik. Taki wirtualny, można tak to nazwać. No, no tak, nigdy nie widziałam. No ale nawet kupno jakieś kamizelki, jakichś najprostszych rzeczy, nie? To wszystko załatwia właśnie w ten sposób. Zupełnie się nie chce kontaktować z ludźmi. Mąż ją pyta, co się z nią dzieje, a ona taką staje wesołkowatą, obraca w żart, nie? To też jest taka częsta forma, nie wiem, obrony, że się tak człowiek zamyka, taki jest żartobliwy, no, nie? Tak. Nie można dotrzeć. Takie jakieś wyparcie problemu. Tak. Że tu wypiera właśnie, że obraca to w żart. No. Nie ma nigdy żadnej poważnej rozmowy, nie można z tą osobą poważnie porozmawiać, bo ona wiecznie żartuje. Znaczy ona akurat Bernadette wiecznie nie żartuje, ale z mężem tak trochę... Jeżeli już to jest sarkastyczne. Tak, rozmijają się zupełnie. No i, aha, to już o kluczowej scenie powiedziałam, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która w tym filmie była bardzo ważna, że jak już Bernadette była w takiej podbramkowej sytuacji, prawda, gdy już nie miała wyjścia, bo za chwilę miała być zamknięta w psychiatryku, to okazało się, że no, musiała do kogoś uderzyć po pomoc. I okazało się, że osoba ta, na której no, najmniej by można powiedzieć, że mogła liczyć, osoba, po której byśmy się w ogóle nie spodziewali, że w jakiś sposób jej pomoże, wyciągnęła do niej rękę, nie? I to dla mnie też jest tak, też jest ważna scena, bo może właśnie w życiu jest tak, że powinniśmy się, znaczy może, no na pewno tak, że nie możemy się tak na wszystkich stroszyć i zamykać, bo, nie. bo naprawdę nie. mogą nam pomóc, prawda? To jest prawda, no. Ja mam taki tu przypadek z życia, bo a propos takiego mojego znajomego, który no, dosyć dużo mi pomógł i w sumie mogę liczyć na jego pomoc praktycznie zawsze, a jeszcze parę lat temu urządzał w garażu niedaleko mojego miejsca zamieszkania takie głośne imprezy i tak mnie wtedy denerwował, irytował. Widzisz, a później okazało się, że to wyszumiał się i no i się okazało, że jest całkiem fajnym człowiekiem, no, na którego naprawdę można liczyć, więc no nie ma co nikogo przekreślać. No po pierwsze właśnie to, a po drugie to, że właśnie takie sytuacje kryzysowe nas skłaniają do wyjścia ze skorupy. Dopiero wtedy, kiedy coś takiego się naprawdę dramatycznego, strasznego stanie, no bo ona nie mogła wtedy liczyć na nikogo, prawda? No. Mąż tutaj uważał ją za jakąś wariatkę, ta jego tam jakaś asystentka z pracy, no to już w ogóle tam na niego zasadzała sidła, więc tym bardziej uważał ją za wariatkę, tu jakaś pani psycholog, no nie miała...
Pożar się Boże. Przypomniał mi się suchar, jak się nazywa. No. Świnka wariatka. Jak? Psycholożka. No, dokładnie. No. A teraz ja chciałam powiedzieć coś wzniosłego jeszcze. Aha. Takie odniesienie z tego filmu do naszego życia, na nas, no matko, że się, nie, bo chciałam powiedzieć nas dziwolągów, ale jesteśmy trochę taką... Friki trochę. No. Że wydaje mi się, że to, tak ten nasz kanał Testerki Szczęścia i w ogóle to, no co się wszystko, co się wydarzyło przez tyle lat, że się poznałyśmy tam u tej Beaty Pawlikowskiej, że przez tyle różnych tam historii przeszłyśmy przez twój kanał, teraz mamy wspólny, teraz cały czas się z Ding Dongiem kolegujemy, mamy rozszerzony nasz turnus, ona te koleżanki i w ogóle... No sporo osób no, że, nawet mamy. No, już tak, Enduro też sobie rozwija tak, kanał, całkiem fajnie tak. Mu idzie. Tak. Jacek cały czas jest też ze wszystkimi tak, i każdego tam odwiedza. Aktywny. Tak, tak. Tak. No. No, i no. Nas, tak, i nas i rozbawia i podziwiamy jego komentarze i on jest dla nas zawsze wsparciem też. No Wenka to wiadomo, chciałam... że z nami razem tutaj działa. Tak, no. Tak. To właśnie chciałam powiedzieć, że jesteśmy dla siebie nawzajem taką, mam myśl, co górnolotną, strasznie. Jesteśmy dla siebie nawzajem takimi dżelinkami. Chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak. Że to, że właśnie w takiej grupie sobie funkcjonujemy, to nam daje tak jakąś tam siłę do tworzenia, chociaż wiadomo, że czasem nam skrzydła oklapną, ale od czasu do czasu, ale się jakoś tam podniosą, to daje nam napęd do tego. A to tworzenie, no to w ogóle daje taką siłę, taką napędową do przetrwania, żeby to nie było tylko praca, dom, spanie, nie? No i koniec. Tylko żeby się trochę w życiu, chciałam powiedzieć, trochę się powygłupiać, ale i powygłupiać, i coś sobie tam potworzyć, i poczuć, że jest jeszcze coś. Nie tylko ten szary dzień codzienny. Mm-hmm. O, ależ wspaniale to powiedziałam. Nie, żeby nie było jak w porach roku Vivaldiego. O matko. Tak. Zmienia się świat. To, a my jak ten osiołek ze Shreku. Rolnik, rolnik, rolnik. No, no rolniku. No, Boże, nie, jak to na rolniku? Co ja plecę? Ja właśnie nie wiem, co ty pleciesz, ale... Na ciągniku rolnik worek ma, tak? Tam w tym worku są buraki. O, buraki! Matko, mi się przypomniała jakoś... O Jezu. Czekaj. Też mi się przypomniała jakaś piosenka przed... Matko. Dobra, nieważne. Ale coś było, że... No. O, ja... jak ja lubię... A. Kurczę, coś o traktorze. Dobra, wytniesz to. Zawsze chciałem mieć takie coś, tak? No. Blenders, no, o, pamiętasz Blendersów? Ciągnik. Nie pamiętam takiej nazwy, ciągnik. Ale ciągnik. Tak, zawsze chciałem mieć takie coś. Tak, tak, to yes. Było to. Dobra, i znowu odpłynęłyśmy. Ale jeszcze jedna mi się piosenka kołacze po głowie. Dawaj. Trzeci oddech kaczuchy. Nie znam. No dobra, może komuś się przypomni, jeżeli tego nie wytniesz. To może się komuś naszych słuchaczy przypomni. W każdym razie jest to film bardzo pozytywny, film dla wszystkich osób takich, które chcą czegoś więcej, nie tylko chleba codziennego. Babcia mówiła, trzeba chleba, trzeba nieba. No i tak, ja tak dopiero niedawno to zrozumiałam. No widzisz. Że mnie na przykład to trzeba więcej nieba niż chleba. Tak. Tak, jestem wtedy o wiele szczęśliwsza. Jak oceniasz, droga Capri, ten film? Kubeczek. Właśnie sięgam po ciupaskę. No jejku, nie da się głośniej. Słabo, muszę zmienić gong. 3 oczywiście. Gwiazdeczki, tak. I wszystkim serdecznie polecamy. Naprawdę, polecamy. Ale pewnie już większość oglądała ten film. Ale to można jeszcze raz obejrzeć.
matko, mój mąż Mieczysław. No. To ten film to ogląda co najmniej raz w tygodniu. O. Prawda, no, wiesz. Chciałam powiedzieć, że mi obrzyd, ale nie obrzyd. I w ogóle jeszcze warto go oglądać ze względu na wspaniałe krajobrazy, nie? Mhm, tak, tak. Te z Antarktydy. O, pięknie. Mhm. Tylko ja, a właśnie, to ja też ciekawostkę jeszcze do, taką opowiem, bo to, ale to usłyszałam też w audycji u pana Raczka, że to miał być taki film, no nie chciałam powiedzieć niskobudżetowy, no ale nie za drogi, nie? I miały być te sceny, wtedy to miało być w studio kręcone. No, czyli green screen, wszechobecny, tak, no. Tak, ale Kate Blanchett się nie zgodziła, bo ona powiedziała, żeby dobrze zagrać, to ona musi się poczuć wczuć w tym miejscu. Ona musi się wczuć, ona musi być w tym miejscu. No i te wszystkie sceny są nagrywane na Grenlandii, ale są niesamowite. Tak. I tam taki najpiękniejszy moment, to zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądali, gdy przepłynęli, statek już przepłynął przez tę zatokę, gdzie było tak dużo sztormów i ona taka wymordowana po prostu. Ta Bernadette wstaje z koinie i odsłania okno i ten widok, no mnie to po prostu poraziło, ten pierwszy widok właśnie Antarktydy, a tak naprawdę Grenlandii. Przypomniał mi się Karol Guli-Pawlak, jak płynęli Batorym i sztorm był. Matko. Pamiętasz tą scenę? Ładek, żyjesz? No i widzicie, jeszcze wspomnień czar. Zapraszamy do obejrzenia. Tak, zapraszamy serdecznie do obejrzenia. Pa, pa. Pa, pa.